Siemanowie, i nie widzimy się dzisiaj w Minecrafcie, nie widzimy się w żadnej grze. Nie no, mam odpalone Pet Simulator X, bo zaczynam grać właśnie. Ale mówię, mi chodzi o coś innego. A mi chodzi o coś innego. Chodzi mi, jak... jakby jak Alan zniknął z mojego kanału. Wpadajcie na live'a Tadeusza, bo od dobrych 15 minut na tym live'ie gadam. O tym. Powiem tak. Czerwiec, sprzeczka, przez przerzucony kask. Tak, to więc dobra. Wszystko będę wam mówił, bo dzisiaj przypomnimy sobie o Alanie, bo będę próbował go namówić, żeby dołączył na mój kanał ponownie. Oj, tutaj właśnie oglądałem z live'em, na live'ie, bo to z Tadeuszem teraz live'a prowadzimy. Tutaj jakby trochę hejtów było. Ale dobra. Piszemy quiz o Piotrko. Jest coś takiego. Jest part 2. 10 miesięcy temu. Kto założył Piotrkowice? Ej, kto założył Piotrkowice? Michał, Alan czy ja? Tak, kto założył, ej, kto założył Piotrkowice? Alan, Peter czy Michał? Dobrze. Jak się nazywał pierwszy komputera? Klops, Lufan, Torcik, Tufan. Rofen. Stawiam widzę Torcik. Pamiętam, tak, ja pamiętam to. Gdzie Peter miał swój pierwszy dom? Zbudował sobie domku osadnika w kopalni. Domku osadnika. Oczywiście. Miałem dom, domku osadnika, a później zrobiłem w dom w skalę. Kto dołączył na pierwszą po Peter? O, niezłe pytanie. No. Tego nie było i tego nie było. Alan, oczywiście, że Alan, no... Jak się nazywa obecnie? O matko boska. Sylwestra koń. Czyli jego praktycznie ostatni dni na... Ostatni dzień. Już na jego był. Na właśnie pierwszą. Rambek. Dobrze, Rambek. Musimy zrobić Rambka 2, jak będzie. Z kim Peter budował latającą wyspę? Sam, bo Alan był na świętach. To jest dobra. Ja mówiłem, ja po prostu wiem. Tak. No, oczywiście, że jest. Jak była pierwsza budowa? O! Tu! Zagoda świnkami. Oczywiście jego wyżał jest... O co miałby? Oczywiście most też był taką fajną budową. Kto w pranku zmienił kolor? Peter z Alanem. O! Jak ja mam tego nie pamiętać? Kto był kopalnikiem? Ala. Dobra. I teraz będzie trochę trudniejszy quizik. Oj. 12. 16. 16 dołączył, wtedy nie miałem jeszcze Minecrafta. Peter pokonał smoka kresu. Ej, czy Peter czy ja wtedy pokonałem smoka kresu? Bo ja sobie przypominam, że na tych Piotrkowicach z Tadeuszem tego smoka jeszcze wskrzesiłem, co powstało. Dobra, czy Peter pokonał smoka kresu? Tak, bo pamiętam tak. Czy Peter robił najazd? Tak, oj, to... Tutaj będę musiał strzelać. 6, 5, kurde, blisko. Ale tak, mało bym najazdu zrobił? W sumie... Nie wiem. Czy nie wiadomo... Tak, co? Wiadomo, z jakiej przyczyny, Raz mi się iluzjoner, ej, będą może w kuzie będzie. Czy Alan ma swojego psa? Niestety nie. Tak, nie miał swojego psa. Nie. Kto zrobił prank dziura w domu Petera? Ja z Alanem. Nie. Alan. Alan albo Peter. Peter oczywiście. Kto miał problemy z wyjściem? Alan, Pete, Peter. Ja się no tak w ogóle. Ej, teraz właśnie coś. Sytuacje w Netherze były. Alan poza... Myślę, że się wydaje, że Alan, ale zdam Alan z Peterem. Ty, dobrze! Czy Peter wspomniał o złej postaci na odcinku wpadka? Nie było takiej... Więc jakiś fan musiał robić tego quiza, no bo oj. Mega trudność na Piotrkowicach była akcja sadzenia drzew. Dwa drzewa zasadzili. Ty! Kiedy? Czy to było na odcinku... Czekaj, jo, mało już pytając. Widzowie, zara, bo jest part 3! Jest widzowie part 3! Zobaczycie! Jest part 3! W następnym odcinku będzie.
Megatron. A. Czy Peter był. Tak, Peter nagrał krótkiego vloga z realnego życia i teraz okaże się, czy to jest prawda, czy może jedno wielkie kłamstwo, że ktoś sobie jaja zrobił. Ja wiem prawdę, że... Zdawa się dowiedzieć. O matka, to fajne klasy. O, jak to oglądasz, błagam, wróć! Byłeś jednym z najlepszych ziomków. O, tutaj trzeba było słuchać. Dobra, jesteśmy w tym... Tak, jesteśmy w tym miejscu. I... To jest... Ten mam. Tak, jest widzowie. To było to... 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 Nie. Tylko to... 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 I to... Było... Sylwestra. Czy Alan zabił bossa? Oczywiście, że nie, no bośmy... Smoka pokonywałem bez Alana, a jak strzelałem z Tadeuszem. Więc nie. Tak pomogła Peterowi. Co? A czekaj, a myśmy czasem nie pokonywali kiedyś Elder Guardianów? Czy Peter lubi kopalnię? Nie. Czy Peter ma dużo diaksów? 8 staków miałem, oczywiście. Nie. Nawet nie. I teraz zobaczymy, czy faktycznie pokonywałem tu jakiegoś bossa. Było jakoś tak, no sporo czasu. Tak, widzowie, tak! Albo tu, nie, tu raczej, tu. Tak, bo podbijamy pod wodą, czyli Alan mi pomagał, widzowie. Zginęliśmy w Endzie, a i tutaj mogliśmy, jeżeli chodzi, tu mogliśmy smoka wskrzesić, albośmy szli do End City z Alanem, bo tuśmy zginęli w Endzie. Jakby to był, jakbym teraz nagrywał, bo teraz jestem bardziej doświadczony, mimo że to było kilka, jakoś tydzień po zakończeniu serii byłem, miałem swojego Prima. Jeżeli chodzi o... Czekajcie, bo... Co jest? A jeżeli chodzi właśnie, jeżeli teraz bym nagrywał odcinek, zginęliśmy w Endzie, to bym zrobił part 2, tutaj właśnie, gdzie idę tam z Alanem. Były momenty, kiedy na Alana byłem też zdenerwowany, z tego co pamiętam. Jaki odcinek pamiętam najbardziej? I teraz tutaj były trzy etapy, były dwa etapy. Początkowe, czy te, myślę, że te drugie były lepsze. Tutaj nie było to najlepsze. Wszystko zaczynało lepiej wyglądać właśnie, o, zbudowaliśmy kolejną latarnię. Czy ja to, z kim ja to nagrywałem? Sam. Jeżeli chodzi, popatrzcie, jeżeli chodzi o tą, oto tu latarnię, widzowie, to Alan miał pomysł, żeby faktycznie robić coś takiego. Mieliśmy plan tutaj zrobić wszystko ze szmaragdów, zrobić taką wyspę, jakby beacon z wyspy. I obejrzymy sobie, gdzie był kolejny... O, w tym jakoś miejscu, tak, tutaj, patrzcie, tutaj są... Tu są Piotrkowice, o tu jest ta latarnia. No tam wszystkie smaragdy zabrałem. I teraz pytanie, jaki odcinek zrobił na mnie największe wrażenie, po których... I ten odcinek najbardziej pamiętam. O matko boska, widzowie, oczywiście Alan, serio jak to oglądasz, to mi zależy na tym, żebyś wrócił w końcu. Jak nie wrócisz, to... To będzie słabo. O, i teraz pokażę wam odcinek, który na mnie zrobił w porządne. O matko. Nowa sojana. To wszystko. Ten odcinek wszystko zepsuł! Matko boska. Czemu? Czemu? Mi jest, jestem jednego i jednego. Bo Alan miał wrócić po chwilę. Tak? On miał. On w ogóle nie było planowane nic takiego, że on odejdzie. On miał. On mógł normalnie grać. Wiem czemu. Jak mnie zadzwonił? Po prostu. Jak bym zadzwonił, to on grinkował. No i patrzmy, ten odcinek zrobił na mnie największe wrażenie. Nie to, nie to. Tylko trochę jeszcze wejdźmy niżej. Trochę musimy zejść niżej. Bo zaski prezent dla Alana. O, tu jest też tu miał być jego wieżowiec. Ale wieżowca niestety nie ze sobą dokończony. Ja co z nim nagrywałem? O, nowy dom Alana, reakcja, widzowie. Ten odcinek pamiętam bardzo dobrze, bo pamiętam jeszcze... Jakoś później dołączył Tadeusz, z tego co pamiętam.
Ten, w ogóle jeżeli chcecie, może odwiedzimy ze Saladeuszem mapę tych starych piątkowic, rozpinamy stare. Ej, widzowie, dobra, dajcie znać, czy byście chcieli. U nas, ja w sumie, nie to mogę robić. Dobra, widzowie, w następnym odcinku zagramy. Jakby no, następny odcinek będzie, ale nie, jak na razie nie teraz. Bo w następnym odcinku zagram, nie wiem, czy Tadeusz nie chciał. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Spróbuję znaleźć kopię z 20, jakoś tak właśnie 20, jakoś tak Sylwestra. Spróbuję znaleźć, bo tak było wtedy mega fajnie. Zobaczymy, jakiej temy o Alan, więc. Do zobaczenia, pa!